my pokazujemy kompleksowe rozwiązania dotyczące neutralnego państwa, gdzie wiara jest prywatną sprawą każdego człowieka, a państwo jest wolne, wolne, powtarzam jeszcze raz, od tego, że jakakolwiek religia bądź wyznanie dominuje, szczególnie w polityce. My się temu sprzeciwiamy i pokazujemy mechanizmy oraz przepisy oraz decyzje państwa polskiego, które do tego doprowadzą. I wszystkie patologie, które są również w Kościele rzymskokatolickim, też usuwają. Natomiast proszę zobaczyć, jak prezentuje to SLD. To jest deklaracja, która jest napisana przez jednych z najlepszych ekspertów, dwóch mamy tu dzisiaj na sali. I my chcemy w ten sposób realizować te postulaty, a nie tylko takim czy innym zachowaniem. Odnosząc się do tej deklaracji, przypomnę, jest to deklaracja neutralne światopoglądowo państwo. Chciałabym skupić Państwa uwagę na pewnych kwestiach, które Sojusz Lewicy Demokratycznej stawiał i stawia w sposób, powiedziałabym, ustawiczny od kilku lat. I znajduje to odzwierciedlenie również w deklaracji. Jest to zresztą zgodne z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, która mówi o równości, o demokratycznym państwie prawnym. Wśród tych kwestii, które my stawiamy dzisiaj jako ważne, ale wynikające również z praktyki i z dyskusji na tematy wyznaniowe, chcemy postawić kwestię renegocjacji, podkreślam to, renegocjacji konkordatu. W artykule 12 dotyczącym nauczania religii w szkołach i przedszkolach. Jest to bardzo, myślę, ważna kwestia, którą dzisiaj stawiamy, ale na pewno będziemy o niej mówić i rozmawiać z ugrupowaniami politycznymi również i po wyborach. Dlatego, że nie wiem, czy Państwo do końca wiedzą, jak to jest z nauczaniem religii w szkołach i w przedszkolach. Pozwolę sobie dosłownie trzy zdania na ten temat powiedzieć. Otóż nauczyciela uczącego religii w szkole tak naprawdę typuje biskup na podstawie tak zwanej misji kanonicznej. Dyrektor szkoły czy też rada pedagogiczna nie ma żadnego wpływu na to, kto zostanie katechetą i również dyrekcja szkoły nie ma wpływu na to, jakie, powiedziałabym, jaki będzie program nauczany lekcji religii. Więc jeżeli jest tak, i jest to zapis konkordatowy, my zgłaszamy propozycję i myślę, że ona jest, po pierwsze, ona jest propozycją przemyślaną, aby lekcje religii wyprowadzić ze szkół i z przedszkoli, przenieść do punktów katechetycznych, biorąc pod uwagę również te sprawy, o których my dyskutujemy, ale też o których słyszymy od rodziców, że te lekcje religii w wielu szkołach, mam taki przykład z gimnazjum, są jakby nadprogramowo dłuższe i w większej liczbie niż inne zajęcia. Na przykład mam taki przykład z gimnazjum z jednego z województw, ale to myślę, że to są normalne zasady programowe, że w gimnazjum mamy dwie godziny lekcji religii, a na przykład jedną godzinę lekcji biologii. Więc myślę, że wyprowadzenie tychże zajęć z religii do punktów katechetycznych wpłynęłoby również na to, że rozszerzono by w tym minimum programowym również inne zajęcia, na przykład z biologii, co jest szalenie ważne, i z innych przedmiotów, które również dla rozwoju młodego człowieka, który wkracza powolutku w takie dorosłe życie, również byłoby podstawą do lepszego rozwoju. Albo jeżeli nie, to prowadzenie lekcji religioznawstwa. Myślę, że to by poszerzyło młodym ludziom horyzont. Następna kwestia to są sprawy związane z likwidacją funduszu kościelnego. Chcę przypomnieć, że fundusz kościelny, i to też pewnie nie wszyscy z Państwa wiedzą, został wprowadzony w roku 1950. Powtarzam, w roku 1950 wraz z upaństwowieniem majątku kościelnego. Skoro przestała działać komisja majątkowa, i wiemy z jakim rezultatem, wiemy jak te majątki zostały przekazane. Niejednokrotnie są podstawy do tego, żeby sądzić, że z naruszeniem prawa. W związku z tym nie widzimy, i zgłosiliśmy taki projekt ustawy, nie widzimy sensu utrzymywania takiego reliktu w postaci funduszu kościelnego. To jest też kwestia rozwijających się, szczególnie w latach 2005, 2007, 2008, różnego rodzaju duszpasterstw.
na przykład w służbach celnych, w Biurze Ochrony Rządu, w ABW. Każdy obywatel ma dostęp do opieki duszpasterskiej, może spokojnie odwiedzać miejsca kultu. Nie widzimy takiej... Sądzimy, że te kapelanaty powinny być i duszpasterstwa powinny być zlikwidowane. Chcę zwrócić Państwa uwagę, że duszpasterstwo na przykład w policji czy też w Biurze Ochrony Rządu zostało powołane aktami niższego rzędu. Ono nie ma umocowania w ustawach. I ostatnią kwestią to jest kwestia uporządkowania podatków. Przewiduje to konkordat tak zwanych podatków kościelnych i w ogóle kwestii zasad finansowania Kościoła katolickiego. Otóż konkordat przewiduje powołanie komisji finansowej. Ona do tej pory, a przypominam, konkordat został podpisany w 1993, więc trochę lat jednak minęło. Do tej pory ta komisja nie została powołana. Nie wiemy tak naprawdę, jakie kościoły, ale przede wszystkim Kościół katolicki, płacą podatki. To jest tajemnica. Nie potrafimy, mimo że parlamentarzyści niejednokrotnie występowali w tej kwestii, dowiedzieć się ani od władz rządowych, ani też od władz samorządowych, czyli generalnie od władz publicznych, jak wyglądają dotacje, subwencje, jak wyglądają podatki od osób fizycznych, duchownych oczywiście, czy też od osób prawnych. Chcielibyśmy uporządkować kwestie finansowe, tym bardziej, że konkordat mówi o tych, o uporządkowaniu i o powołaniu komisji finansowej. Ma być wieloświatopoglądowe, nasze społeczeństwo jest w gruncie rzeczy katolickie. Po drugie, rządząca większość ma rządzić w interesie różnorodnych mniejszości. I wreszcie po trzecie, to o czym mówiłam, rządzący nie mają być przedstawicielami żadnego z możliwych światopoglądów. A zwrócę uwagę na to, że religia wchodzi już do przedszkoli, panuje wszechwładnie w kościołach, natomiast jest tendencja, żeby książki z zakresu etyki pisali filozofowie chrześcijańscy. I proszę Państwa, ja na koniec tylko podkreślę, że cechą znamienną ustrojów totalitarnych jest jednoświatopoglądowość. I bardzo niebezpiecznie w struktury naszego demokratycznego państwa wchodzi właśnie owa jednoświatopoglądowość. Pod kątem, ale tam. W ogóle nie widać.